Siema, siema, jestem Riot Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzonego w Długach. Ze mną oczywiście dzisiaj, tak jak w ostatnio jest, bo ostatnio byłeś, nie? Oczywiście, że byłem. Witam, witam. Dawid, Gierli Busza przed państwem, witam serdecznie, oczywiście jego, witam też ludzi zgromadzonych na czacie u mnie tutaj na Twitchu oraz w sumie też i widzów Libuszy, także pozdrawiam serdecznie. I dzisiaj jesteśmy ponownie na osadzie, również. Oczywiście jak to osadzony, wiadomo co mówiłeś? Mówię, że również pozdrawiam. A, macie pozdrowienia wszyscy od Dawida, super. No, dzisiaj fajna akcja, bo w ogóle jest niespodziewana. Ja myślałem, że dzisiaj będziemy robić sprzedaże i taki był też plan. Ale tak patrzę, ty, mówię do Dawida, zobaczmy jaka jest trawa. I patrzę, kurde, do koszenia. No dobra, to akcja się na kostce, szybko zaczniemy poszczepiali, wszystko co się da i ruszamy. Nasze maszyny przygotowane są duże, także no co, nie ma co zwlekać i ruszamy chyba, nie? W sensie, no myślę, że tak. Więc zasiadamy sobie oczywiście do... Grzej tam olej i właśnie jest grzane, jest grzane. Więc lecimy sobie tutaj z sianokosami. Ja dawno sobie na to nie kosiłem, więc będzie dla mnie to coś takiego nowego, bo na taki sprzęt jeszcze rzadko kiedy szło. I co też przy okazji powiem, no to, że gdzieś tam to, że mamy te produkcje u nas dostępne na gospodarstwie, czyli chodzi mi oczywiście o ten ogródek, tam też włączyłem sobie kukurydzę, to się nam zrobiła jedna paleta kukurydzy i też wykosiłem tamtą kukurydzę, która nam została z kiszonki nieudanej i wyszło chyba prawie 10 ton, nie? Z tego co pamiętam. Myślę, a sobie sprawdzę tutaj wszystko w tym, że miał pewność, czy na pewno 10 ton? A nie, sorry, to było w takim razie 6, no to jest 7800, no, ale to mniejsza. Dzięki za followka, bardzo miło, że jesteś tutaj. Okej, okay. Jak to zrobić, będę wyciszał, nie? W końcu jakaś odmiana, kurde, inna kosiarka. A co zwykle kosisz? No, kurwa, ja bijakową, to ja całkowicie prawie sieczę. A, no ta. Cieka. Jasne. A pod się obsługi robisz, nie, IRL? Ta, skończyłem chyba przed 18. O kurde, to w sumie na cykcie wyrobiłeś. Tam no, pisałeś właśnie wcześniej, że możesz się no, lekko ten... Troszkę ponad 2 hektary w 6 godzin. No to w sumie. To się skręca? Tutaj. Okej, okay. Jeszcze nie pamiętam, czy droga nawet była. Tak tam tutaj grałem na tej osadzie. Okej. Okay. Dobra, to co, ja się tutaj będę też wyciszał, ale jak coś, to śmiało tam coś mów, nie? Okej. Okay. Dobra, dobra. Zjeżdżamy ja sobie... Ja i tak będę musiał poczekać chwilę. Będę musisz no, poobjeżdżać z dwa myślę, razy. Myślę, że... Nie, jeden przez wystarczy, jak zrobię kółeczko, to potem będziesz mógł normalnie wjeżdżać, nie? Dobra. Ja tu się będę rozkładał powolutku. Okej, okay, łąka widzicie jest nie jest taka wcale mała, bo jednak kawa tej łąki tu jest. A, trzeba ją rozłożyć, tak? A co to było rozkładania? Aha, okej. Okay. Dobra, niech będzie tak. Złożona. Znaczy rozłożona w sumie. Ja właśnie dzisiaj miałem zmienić teksturę siana specjalnie i patrzcie zapomniałem o tym, nie? Ajajaj. Jak to zwykle ze mną bywa. Dobra, troszkę tak się tylko tu rozłożę. Okej. Okay. Chyba sobie pojedziemy w tą stronę najpierw, nie? Najpierw w tą polecimy, a potem ogarnimy sobie resztę, żeby tam nic nie było, żadnego problemu. Dobra, tak będzie spoko? Myślę, że tak. No więc kosiarka fajna, ciągnik fajny, trochę taki większy zestaw, ale wiecie jak to jest właśnie na tych osadach. Z trochę tego tutaj większego sprzętu się trochę... Trochę bardziej zazna niż sam, nie? Niż na kolonii. Przy okazji, niestety plon może być słaby, bo tutaj było pH w porządku, co prawda, ale w porządku nie znaczy nic dobrego. To jest taki po prostu średnie pH, że jeszcze nie jest aż tak bardzo stratny. Ale jak widzicie, i tak plon około 100% nawet się nie kręci, tylko tak lekko poniżej. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych, jak najbardziej. Oczywiście zachęcam do tutaj z wszystkich oglądaczy do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Będzie mi bardzo miło. O, oraz pod tym streamem, który teraz też trwa, bo dzisiaj jesteśmy właśnie, jak mówię, na YouTubie. Jest to odcinek nagrywany tak jakby na zapasik i publikacja jego będzie no i bardzo odległa, nie? Bo jak mamy dzisiaj 2 czerwca, to napiszcie, kiedy to oglądacie, bo jestem sam ciekaw, nie? Jak to zostało. Wrzucony, nie? Bo też tego nie wiem w sumie do końca. Okej, okay, może tak sobie trochę powiedzimy z tej kamery. Dobra, kurde, ja muszę i tak poczekać, bo... Chuj, jeden przejazd to i tak jest za mało. Tak? Tak mówisz? No, troszkę za wąsko. Okej, okay, no dobra. To trudno, to najwyżej poczekasz. Nie wiem, no chyba za bardzo zaraz do roboty nic nie masz, nie? No nie. No
dobra, bo właśnie myślałem, żeby to się dać do roboty, ale skoro tak, to najwyżej poczekasz i tyle. Ogólnie to tak, ja mam plan taki bliska, żeby skończyć kosić do trawy. Dawid będzie sobie przetrząsał, tam pójdzie mu to pewnie szybciej niż mi koszenie. No i ja potem lecę do Case'a i tam będziemy sobie jeszcze zgrabiać, nie? Także troszkę tak będzie ciekawiej, mam nadzieję. Leci okay. Trochę pracy. Cześć The Cox, witam serdecznie, fajnie, że jesteś. O, po prostu cofniemy troszeczkę. Troszeczkę sobie cofniemy. Okej. Okay. Dobra. Mogą sobie robić obszarcie, ale wolę sobie odkościć dookoła, wiecie, potem będzie po prostu łatwiej mi się manewrowało. Więc tak trochę jeżdżę, jak teraz widzicie. Ale tak sobie pluję w brodę, że nie zmieniłem tych tekstur, bo mam te tekstury siana takie bardzo jasne, ale bym chciał sobie zrobić trochę w innych odcieniach te kolorki. No i może gdzieś tam. Zresztą ostatnio na następny odcinek się postaram to poprawić, nie? A szkoda, bo kurczę, gdzieś tak trochę te sianokosy niespodziewane. Nie myślałem w ogóle o tym, że gdzieś te sianokosy wlecą, a tu proszę, nie? Siemano Barcz, witam! Jak miło cię widzieć, siemka! Grasz na kloni i bardzo fajnie, ja również gram. Gram tu też na osadzie. Też myślałem nad jakąś trzecią serijką dla was, ale chyba raczej wątpię się pokażę, jak już to może jakaś taka przypadkowa akcja gdzieś tam się ogarnie, bo trochę na razie nie mam z czego to wam robić. Ale do serii jeszcze jakiś tonowi daleko. Aha, tu Krzych mówię. Dawid czeka, aż ja przyjadę kolejny raz. Ty, ja myślałem, że u ciebie że to będzie dwa przyjazdy będzie za mało, a tu na raz lekko ponad będzie. No, lekko brakuje właśnie. No, nie chciałem wjeżdżać, bo nie będę po dwa razy tego samego przerzucał. No, właśnie, więc teraz myślę, że będzie w porządku na pewno, nie? I chyba nawet jak będziemy teraz lecieć we dwóch, to już powinno się fajnie. Tak, powinno się ten. No, żeby nasze tam kuku przed tobą, nie? Okej, okay. Dobra, to jadymy. Siemaneczko Farmingostym Fice, witam serdecznie wspierającego na kanale. Bardzo miło dla jego. Właśnie, niedługo muszę iść do montażu tych filmów, bo to będzie chyba 10 odcinek, który już mam na zapas. I powiem wam szczerze, jest tego fest dużo. Jak będę montował, to chyba cały dzień montażu. Tak, będziesz ty widzę szybciej trochę jeździł. Ja 22 na godzinę jadę, a ty ile? No, to 14. A, czyli no spokojnie. No taką masę przerzucić, podrzucić, to trochę trzeba. No, niby tak. Ale to fajnie wyjdzie w sumie, bo jak teraz ja to sobie pojadę zgrabiać, to sam sobie po prostu wiesz wtedy, nie? I myślę, no, że to miejmy nadzieję, że to się tak fajnie zazębi, że... No, a też w ogóle i tak wszystko spoko, bo mam automatyczne, nie? Zbieranie belek, mam tu przepę. Mhm. Kiedy zbierałem, tak. Czy pamiętasz, tam, jak zrobiłeś to ze mną wcześniej na save'ie, to nadupcałem wszystko było zbierane. JCB, no. Nie? I to szlak nie trafił jasny po prostu, jak sobie po tym tylko pomyślę, już mnie skręca, nie? No, wiem, że ta duża platforma jest autoloadem i będzie fajne zbieranie. To fajnie. Kurde, jakbyś się chciał, jakby się całe się na kosu udało zrobić na odcinku, to bym normalnie padł, nie? Dam radę. Bo pamiętam, że z Krzychem na odcinku na kolonii, tośmy ogarnęli prawie całe, nie? Tam aż do belek było zrobione, nie? Bez zbierania, nie? No. Więc może dzisiaj byśmy też ogarnęli. Wiesz, tu masz jedną łąkę. Tam pewnie, tam mieliście kilka. No, jak tam dwie były. Tam tylko jedna była taka mniejsza, nie? Ale tutaj jest duża, fajna jedna łąka i ona nawet w sumie wystarcza na te krówki. Chociaż czekaj, bo teraz kurwek będziesz po więcej, nie? Teraz są 400 sztuk. Wcześniej było 260, bo tamta obora była mniejsza. No, to w sumie teraz będzie nieźle. Odnośnie kredytu bliska, jeszcze ktoś wam powiem, że mamy oczywiście jak zwykle Max. Kurde, ręcznie to ja bym belki pozbierał, ale kurwa, ma być na odcinku całość, to trzeba ogarnąć autoloady. No, chociaż platforma jest, jak chcesz to zbieraj, tylko wiesz, podeszło nie tak skipować, nie? Chociaż wiesz co, ja myślę, że na przykład tego sianka tutaj z autoloadem nie zrobić sobie, nie ustawić sobie na przykład na skupie jakimś, nie? I sprzedać to siano. Też bo tam, by mogło być. Bo tam siana widać ile mam na składowane, nie? Tam to już jest sporo tego jest. I to będzie jeszcze długo schodziło. No, właśnie, więc myślę, że można by sobie w sumie to na kasę jakąś wydać. Znaczy kasę wydać. Prawie na kolejne raty będzie. Weź nic nie mów, właśnie mówi ludziom o kredycie ile mamy, nie? Że dalej jest prawie full. A ja mówię, że po sprzedaży mebli komornik zaczyna coraz bardziej płakać. Nie, to jest ciężko akurat z tym. Macie moda na te zwierzęta, co więcej jedzą i tam gadają? Tam łzami patrzy nie. Na spłacane raty. No, ale mam nadzieję, że jakiś komornik się nie pojawi i na nic nie zabierze, nie? Bo to jednak szkoda trochę by było. Ty dopiero kółko robisz, tak? Tak.
Aha. Ja nawet myślę, że cię mogę zdobywać. Jeszcze nawet ja może jestem w połowie dopiero, nie? No. Nie, bardzo fajnie to idzie. Bardzo spoko. W ogóle tam ta przecąsarka jest taka śmieszna, bo ona ma 3 gwiazdy, ale ona zagrabia na jedną stronę jakby, nie? Więc no to właśnie tak ona jest fajna, bo można z jednej strony, później z drugiej strony zrobić jeden wielki pokos. No, fajne to jest, fajne. Tylko, że ciężko później z prasą. Chyba ta, co mamy, ta Masajan daje sobie radę, wiesz? Ona w miarę idzie jakoś. Kupuję te 17, a on 22, czemu kupuję 17? Siemano, Adam, w ogóle. Cześć, Paweł Dzida, witam serdecznie. Jak tam się trzymacie dzisiaj? Ale mega miło, że jesteście, naprawdę super. Dzisiaj tak robiłem tego live'ika rano na tym Twitchu. I wiecie, i tam trochę jest tak, że jak się tego streamka robi, to jest trochę mniej osób. Wiadomo, fajnie się gdzieś skupić, ale jednak tak czasami szkoda, że jest gdzieś tam trochę mniej tego narodu, nie? Ale mimo to fajnie praca poszła do przodu, bo jak wiecie, jak to był, to tam wie, co się wydarzyło. A wydarzyło się już dużo, bo właściwie obora nowa powstała do... na nowe gospodarstwo, tamto drugie. Jest to już jakby nie było ostatni model, taki grywalny, użytkowy. A potem tylko same pastwiska, co w sumie nawet nie jest modelem, tylko po prostu to są, wiecie, zwykłe słupki, bo postawię sobie i tyle, nie? Więc to nie ma z tym problemu. Tak, kosiarki są wydane, one są na modhubie, one są bardzo stare te kosiarki, wiesz? Bo ja na nich grałem jeszcze... To jest save właściwie sprzed roku, nie? Ja sobie tak trochę wróciłem tutaj na tego save'a po update'cie osady. Musiałem też sobie trochę poprawić save'a, bo on był bardzo pobugowany po tamtym, po naszym graniu. Właśnie, może nie pobugowany po naszym graniu, tylko bardziej pobugowany od tego, że grałem na starym, na starej wersji mapy, nie? I trochę pewnych rzeczy brakowało. Teraz wszystko sobie już zaktualizowałem, poprawiłem save'a, no i jest spoko. Więc kosiarki są bardzo, bardzo stare, nie? I na mig będzie łąka przeczęśnięta. No, spoko, widzowaliśmy to odcinka, także nie wiem, czy się tutaj uda mi jakoś fajnie prawić, ale chyba nie zdążymy tego, jeśli się pozbierać, wiesz? No, pewnie. Chyba, że taki trochę dłuższy odcinek zrobimy z całej sianokosu po prostu, nie? Można, można. Się pomyśli, zobaczymy, jak to będzie. Nawet nie mieli tą łąkę ma hektarów. Ale ile to 4 może mieć? Jak myślisz? Tak patrząc... Mogłaby mieć. 4? No mogłaby być w sumie. Na chwilkę to potem sprawdzę sobie, ile jest, nie? Cześć, Pepciu, witam serdecznie. Pochwal się, ile masz kredytu? No, mam prawie fulla, oprócz 10 tysięcy, bo Dawid sprzedał nam meble. Nie, że nie z domu, już tak źle nie jest. Sprzedał meble, któreśmy produkowali. No i z tej kasy, właśnie z tych mebli, żeśmy sobie spłacili trochę kredytu, nie? Chcesz wiedzieć, ile jest? No, ile? 3,20. 3,20? 3,20, tak? Szybko policzona. Sprawdziłem terenami. Okej, okay. 3,20. No to w sumie spoko. Spoko. Jak ten tyle krówek, zobacz, że robimy tylko, nie wiem, 2-3 sianokosy rocznie. A ile mamy tego, nie? Tego żarcia. Raz w sumie no. Tam to było zbierane jeszcze, jak było mniej sztuk, więc teraz pewnie będzie szybciej szło, nie? No teraz będzie schodziło, kurde, tam jest w jednej przecież ponad 200 sztuk. No w każdej jest 200 sztuk, w dwóch oborach. No, 200, nie? To przecież ale... ja, takie, bo była dokupowywane były przecież. No, no, no i one jedzą w sumie dziennie, tak, znaczy miesięcznie to chyba 2 paszowozy każda, nie? Tak. No, chyba tak pewne, to tam wychodziło. Dwa paszowozy, więc tak sporo, nie? No. Pomyśl sobie, co by się działo, jakbyś dołożył jeszcze moda na serię. Ze zwiększonym zużyciem paszy. Właśnie to dzisiaj pisali, czy mam tego moda, nie? Na to zużycie. No to co, to ja się śmieję, to co w silosach, to by ci w ciągu 2 miesięcy znikło. A to porąbane jest, znaczy w sumie porąbane, jakby miałoby to sens pewnie. No przy takiej ilości sztuk bydła to jest w miarę realistyczne. No tak, ale też słyszałem, że bardzo dobrze z kasu tam jest, nie? Że dużo mleka daje to. Tak, gdybyś kredyt byłby spłacony pewnie w 2 miechy. Wszystkie 27 hektarów, które mamy, byśmy walnęli w łąki i by się leciało, nie? Tak. Jeden wielki sianokos byśmy robili. Siemano, Adwin Adi, witam. Peblo, Guzik, witam. Jaki mam fotel? To jest AK Racing Office Onyx. To byś musiał go Veila chyba dorzucić. Ej, bezki, żeby robić TMR-a bezpośrednio od razu i tylko belki wrzucać, bo jest to bardzo, bardzo wygodne. Ale właśnie poczekaj, bo ten... tylko właśnie pytanko, bo jeżeli ja... byśmy chcieli zaprosić Krzyśka, który nie ma Goveila, to wiem, że belki by mu działały, ale maszyna by się usuwała, nie?
Mhm. Więc trochę też tak słabo, wiesz, co chwilę dodawać, usuwać, nie? Wiem. Chociaż z tym Govailem, powiem ci, żebym poeksperymentował. Mamy sprzęt, mamy na to areał, więc czemu nie? Jak tylko się coś tam ogarnie, to może tego Govaila przedstawimy, nie? Poczekaj, bo tam można robić te zrębki, kiszonkę i... TMR, możesz od razu robić mieszankę TMR-ów, belki owijane i tylko dorzucać, jak no, ci brakuje. To też spoko. Aha, tak jako belki po prostu, bez paszowozu. Nie, jako belki owinięte. Okej. Okay. Ale to i tak trzeba z paszowozu chyba gdzieś wyciągnąć, to nie? Czy jest jakaś tam maszynka, która od razu robi mieszalnik taki? Jest specjalna maszyna, no, że sypiesz wszystkie składniki, to ci od razu robi belki i owinia. Kurde, muszę to sprawdzić, bo to DLC bardzo ciekawe, nie? Bardzo spoko. A właśnie w tym nowym DLC, które zapowiadają o ten high-end forage, tam coś w ogóle będzie takiego większego, czy same takie średnie sprzęty? Ale które to, co teraz jest zapowiedziane? Tak, to co teraz będzie, no. Powiem ci, że ja się nie patrzyłem na to nawet. Dobra, skończyłem. Bo właśnie widziałem, że tam jest będzie kilka kosiarek, ale chyba wszystkie będą na tyle to, małe, co że to się widziałem w sumie na tych pierwszych screenach zapowiadających, to tam jedna zgrabiarka taśmowa będzie taka wielka na pewno. Z takich ciekawszych. Taka ta na takim ramieniu dużym, nie? Z tyłu. Tak, i duża przyczepa samozbierająca ma być. No, a to samozbierająca jest akurat spoko. To jest akurat taki, fajne. Taki trochę kanciak, no ale dobra. A właśnie, mam tutaj chyba na serii nawet, w modpacku, takie potingerki kanciaste, takie po prostu kwadratowe klose, nie? I one mi tak się mega podobają, że chyba kurde je kupię jedną, nie? Bo to się przydało na pewno do kiszonki też, bo teraz jak woziłem sobie kiszonkę tymi przyczepami, to daj spokój, nie? Mogę wszystko złapać na jedną przyczepę, a nie na dwie wozić. Kredyt tu trzeba dobrać. Spokojnie, zaraz to spłacimy sobie siankiem. Żeby płaczący komornik zamiast płakać się uśmiechnął, jak zobaczy, że kredytu dobierane. No, ale musimy na pewno jeszcze jakieś pole dokupić, żeby tego kredytu było więcej, nie? Bo na razie jeszcze jest mało, ale jak dokupimy jakieś pole, to jeszcze coś tam będzie. Tylko teraz, właśnie, może teraz można by jakieś pole dokupić, nie? Bo w sumie trochę stoimy na razie w miejscu. A jakby jakieś pole tylko fajne dokupić, to coś tam bywało fajnie było pomyśleć. Masz jakiś pomysł na pole? Bo ja bardziej myślałem nad tymi polami tam za tym gruzowiskiem, nie? No, muszę sobie popatrzeć na mapę. Bo to wiadomo, moglibyśmy dokupić 68 pole, takie duże by było też fajnie. Ale chcę jakieś takie mniejsze i sobie po prostu połączyć, to byłoby ciekawsze. Więc też mogłoby być nieźle. Dobra, ja to sobie odczepiam to. Okej. Okay. Już tylko tutaj się... A na przykład tam koło tej strefy z produkcją? Co masz te dwa poletka na przykład? Tam? Strefa z produkcją? Poczekaj. 72 no, koło i 71, sklepu. Tak? No. Myślę, no to też może być spoko. Bo ja nawet myślałem nad zakupem pola 37 i tam ogarnąć całe w winogrono, wiesz? Też dobry pomysł. Tam jest takie fajne, malutkie i tam byśmy całą resztę mogli sobie połączyć dalej, nie? Bo by tak się nie jeździło, wiesz. No. No pomyślimy na tym jeszcze. Nie. O, nie to włączyłem. Teraz tak. Okej. Okay. Gasimy sobie i co? Od razu przechodzimy sobie dalej. Ja też już powoli kończę. Dobra. Fajnie. Tak, gdzie tu stoi nasz kejcik? O, jest. No ta kronka fajna, zgrabiareczka. Tak jest intypowo właśnie, nie? Że nie łapie cię do środka, tylko tak leci na bok, nie? Tak, leci ci na jedną stronę, ale czasami można z pokosem przesadzić. A, to prawda, no. Ale tam akurat jest mały plon, więc myślę, że nie będzie tak źle, nie? Siemeneczko, gospodarstwo Dominika, witam serdecznie. Pomożesz znaleźć sposób na granie wefę z złamaną ręką, prawą. Prawa złamana ręka. No to wsady mi tak kierujesz, WSD. I możesz też w sumie, ja też tak po prostu mam rękę, nie? Ale możesz też po prostu klikać sobie przyciskiem od tura, nie? Bo masz wszystko pod MNKL, nie? Więc tam też możesz używać tych przycisków, nie? Do tura, nie musisz wcale używać myszki, tak naprawdę, więc lewą ręką dałoby się jeszcze grać, tylko że jakbyś miał lewą złamaną, nie? To prawą by się ciężko akurat grało. Jak masz kierownicę, to w sumie wszystko możesz zrobić lewą ręką, nie? Ja to tylko tyle, że tam sobie włączam jakieś kierunkowskazy i tak dalej, nie? Siema, Mobi. Paweł Wójcik. Witam. Dobra. A mi do odcinka 19. To jest trochę dużo. Może 20 zaraz będzie dobijać.
Może jeszcze uda. No nie, raczej tego nie sprostuję w tym odcinku. Ale trudno, poinformujemy na pewno was o tym, jak będziemy robić jakieś sprzedaże. A nie, sprzedaże będziemy robić się dzisiaj nawet, więc pewnie odcinek pojawi się ze sprzedaży i pewnie z tego siana też tam trochę będzie, nie? Więc o to się też nie ma co martwić, myślę. A po to sada został suba? Dokładnie tak, Dadulek, bardzo fajnie. Jedziesz rano wieczorem? Wiem, koniec też widzę serdecznie. Fajnie, że jesteś. Na którą stronę to łapię? Chyba... aha, na tamtą łapię, okej. Czyli pojedziemy sobie w tą stronę, nie? Odwrotnie coś jechaliśmy ostatnio i będzie, myślę, w porządeczku. Kurna, nie, w tę stronę to łapię. Matko jedyna. Na nic tak. Czyli jednak... a prasę do Johna czy do Fenda? Do John Deere'a myślę będzie spoko, bo Fenda powiedzmy z belkami będzie miał łatwiej wjechać, bo on większy ciężar będzie miał, nie? Dobra, to pospinam ja to od razu. Porąbałem się strony niestety, ale już jadę. Dobra, więc już sobie zgrabiam. Siema Jakuper, witam wspierającego. Siemaneczko. Jak to leci? No, ale tako, tako. Bardzo to jest właśnie ciekawa zgrabiarka o tyle, że robi na bok, nie? To jest tak jak macie taką, wiecie, takie słoneczko, nie? Te polskie praski, znaczy zgrabiarki tak samo macie tutaj, nie? Tylko to jest taka trochę większa skala tego, nie? Dziękuję za subika bardzo serdecznie. Nie wiem, kto tam dał subika, ale dziękuję, bardzo miło. No i tu jakoś, nawet jako tako to leci. Dobra, a co mu wysłać w ogóle, widzowie? Jak wam mija dzień? Napiszcie też w komentarzu, co dzisiaj ciekawego robiliście. I o, może tak w sumie zapytam, czy już jakieś tam prace pola wyruszają tak mocniej? A jeżeli tak, to jakie? No i na pewno, w sumie kiedy macie czas oglądać te streamy? Czy bardziej wieczorem, rano, czy może po południu? Jak u was to wygląda? Bo ja teraz trzeba robić streamy albo tak, no, są po prostu rano, albo... znaczy rano i wieczorem, nie? Więc albo... tak fest wcześniej, albo fest późno, nie? A często mówię albo, teraz. Ale wiecie co chodzi, nie? Nie, w realu ja ruszyłem się na kosami. Aha, czyli teraz się na kosy, tak? Czyli to w sumie się wpasowałem tutaj akurat na streama. No właśnie tak myślałem, że się na kosy pewnie już tam ruszyły, bo też Dawid właśnie tutaj, który nam pomaga, czyli GR Libusza, z nami, krający. Też dzisiaj mówi, że się na kosy, usługi i tak dalej. Więc no. Ciekawe to nawet... Ciebie nawet czwarty nad ranem? Dobra, Grim, przestań tam gadać takie kłopoty. Dobra, co tutaj składam skrzydła i lecę po prasę. Jasne, jasne. Ja myślę, że akurat jak dojadę, to będę miał dla ciebie zrobiony ten pokos. No, jeden już będzie. No. Jestem z piergami, okej. Okay. Witam. W takim razie. A jakie pierogi? Oby ruskie, bo to są najlepsze pierogi na świecie, nie? Kurde, tak jak teraz ruskie pierogi. Hit to jest jakiś jeden wielki. No ale mi smaka na rybiście. Jesteś grzyplaśny paskudny, nie? Po prostu. Kto to ogląda na KSW? Wiesz co, ja KSW za bardzo nie oglądam. Ja ogólnie tak Free Fighter już odpuściłem sobie, nawet fejmu nie oglądam, nie? Totalnie gdzieś tam jest to poza moim kręgiem zainteresowania, nie? Więc ja odpuściłem sobie totalnie tego typu atrakcje. Taki z cebulką? O nie, zaraz masz dojazd, Grim, nie? Będziesz miał zaraz dojazd do miasta. Ale wiesz, jakie to KSW, jakie są walki? Znaczy ja wiem, że są spoko walki, nie? Że KSW to jest super, nie? Ale po prostu mnie nie interesują już... Znaczy ja odpuściłem w ogóle sobie całkowicie walki, free fighty, czy tam takie zawodowe walki. Jeśli tam kiedyś oglądałem jakieś UFC, czy jakieś KSW się raz zdarzyło. A tak to... Tak to raczej nie. Gdzieś mi ta zajawka chyba to przeszło po prostu i tyle, nie? Czy F1 oglądam? Jak mam tylko czas, to oglądam. Oczywiście, że tak. Ostatnio wyścig... Ostatniego wyścigu nie oglądałem akurat. Oglądałem wyścig w tym... Co był w Miami, nie? To tam fajnie. W Miami? Czy Las Vegas? No w Stanach to było, już nie pamiętam kurde który. Ale był wieczorem tak bardzo, nie? Więc wtedy akurat miałem chwilę, to sobie odpaliłem i oglądałem, nie? A to jest spoko, bo na Viaplay jest... jest, to nie jest żadna promocja, nie? Absolutnie. Jest po polsku, więc super, bo zawsze oglądałem po angielsku, a teraz... fajnie. Fajnie te pierogi mu smakują? Miami to chyba było w takim razie, no bo to było wieczorem, nie? Znaczy u nas było wieczorem, u nich było... normalnej porze, nie?
A wiecie co, skoro tu już jestem, to możemy sobie to zgarnąć z tamtej strony, nie? O, teraz będzie super. No niestety, jest jak jest, nie? Z tą jakością transmisji. Ja tak myślę, jakby trzeba sobie 63-61 kupić i też walnąć w łąkę i to w jedną taką wielką taką łąkę strzelić, co tym sądzicie? To mogłoby być ciekawe, nie? To mogłoby być bardzo fajny pomysł. Dobra. Aż to kurwa zbrodnia podpinać John Deere'a do Fergusona. Jak to zbrodnia? To wiesz, John, z John Deere'em powinien latać, a nie... To wiesz, że John Deere'a w takim razie nie ma problemu, nie? Ale śpieję. Ja to już właśnie jadę w drugą stronę i zgrabiam na pokos. Ty, ale powiem ci... Pokos konkretny. A, jeśli wiesz co rozkminię? Jakby tak kupić 63, 62, 61 i taką jedną wielką wstęgę tej łąki zrobić do końca. O, jest wycinka, kurde, drzew. No, jakieś kaskę wpadła. A to właśnie ludzie mówili, że ponoć na tym poziomie trudności warto iść w wióry, wiesz? Aha. Więc byśmy sobie drzewka w wiórka walnęli i może jakaś kaska była dodatkowa z tego, nie? Pewnie. To znacimy. Z tylu drzewek to ty byś tych wiórków miał za mało. Za mało chyba jednak, nie? No, też mi się wydaje, że to może być trochę mało. By trzeba było jakiś las posadzić, a nie? No, tutaj trochę słabo, bo są, ten las taki podmokły jest, a tu bym raczej... Może kilka drzewek stąd wyciąć? Bo tam jest taki klint. A nie, dobra, to jest budka dla leśniczego, że tak powiem. Dla gajowego. No to tu raczej średnio, żeby to się udało. Tak, odcinek na it, na streamie, na it. Co to tak, za jest, problem dokładnie. Go przesiedlić? No niby tak, a czy mam tego moda na oprócz High Hidera, nie? High Hidera. Boże, to bardzo niebezpiecznie zabrzmiałem teraz, jak tym pomyślałem. High Hider, jak coś powiedziałem. High Hider? Object Hider po prostu. Object Hider, co powiem? High Hider. Czemu to powtarzam w ogóle? Ja nie wiem, co ty z tym masz. Matka boska. Fajnie, że podbiera go puściłem, okej. Okay. Dobra, nieważne, nieważne, tego nie było. Dobrze, teraz to od razu to zauważyłem, a nie później. Aż zapomniałem podnieść w ogóle. Nie, ja to durny jestem czasami, nie? No ja to, nie, no debil jestem czasami. A to, nie, ja wiem, co to jest. Memo jednego widziałem chyba kiedyś, wiesz? I tak mi się... A dobra, nie ma... Zgrabiamy. To chodzi oczywiście o hide, czyli schować. I też, wiecie, nie? To wszystko, myślę, jasne. To tak tylko źle wybrzmiało. Podnieś jeszcze prawą rękę? Nie, do ślubowania nic nie będę tutaj robił. Pół godziny odcinka, ja dopiero kończę pokos. No nie zrobimy takiej dzisiaj bliska. Niestety bardzo przykro mi, ale nie zrobimy jednak całej ściany kosów na raz. Jest to trochę za dużo roboty na jeden odcinek. Idzie kurde prasa w takim pokosie. No elegancko, elegancko. Tak właśnie mówię, widzą, że no chyba na 100% nie zrobimy tego w jednym odcinku, nie? No chyba nie. A szkoda. Mogliśmy robić też jakieś cięcie, żeby całość się pokazać, ale trudno. Ja mówię też, że w kolejnym odcinku, jak to będziemy robić sprzedaże, to będzie można po prostu zamiast, wiesz, powiedzmy, jedna osoba będzie jeździła z paletami, a druga będzie zbierała z pola te kostki, nie? Po prostu i zaraz sprzedawała. Szkoda, że mnie popatrzył. 220 robię, to już nie będę zmieniał, żeby się nie bawić z tymi rozmiarami. A, no dobra, 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 nie ma problemu. No tak, bo tam może... Czy z tego co wiem, przyczepka samozbierająca, ona sama dostosowuje sobie rozmiar, nie? Więc tam tylko tyle, że... Ale dwóch różnych rozmiarów ci nie zbierze chyba. Nie? Nie zbierze się? Nie wiem, przynajmniej przy wszystkich z autoloadem musisz mieć jeden dany rozmiar. Aha. No dobra, to już rób tak, nie? W takim razie. Czy save do kolonii działa na konsole? No nie, niestety nie działa na konsolach, bo musiałbyś go wgrać sobie na konsole, nie? A on jest tylko wydany na PC-tach, więc nie bardzo safe na kolonii zadziałać na konsolach, nie? Chyba, że jakimś makiem cudem byś umiał wgrać sobie to w plikach na konsoli, to wtedy tak, nie? Cześć, Jolanta graj, witam serdecznie. Ostatecznie rozwiązanie kwestii moderskiej. Jakie ostateczne rozwiązanie kwestii moderskiej? Siema, łysi.
Łysi chyba taki masz nick, nie? Jak ja pomyliłem, to przepraszam. No. Może teraz pojedziemy ze środka? Bardzo się fajnie jedzie środeczka też tego zacnego case'a. Okej, ja już go odpalam. I fajnie tego. Sobie leci, nie? Dobra, te piorki były. Dobra. Krzypleśny, jutro wyjmuję stolnicę, lecę po mąkę, kupuję sera i robię pierogi, nie? Przez ciebie. Jutro będę robił pierogi na Zdziechowie. Nie, żartuję. Fajna mapa, płaska, bo płaska, ale klimat niesamowity, nie? Na streamie? Nie, ja nadzieję na streamie, jak nigdy nie robiłem pierogów, nie? Siema, to prawda, masz wadę minus 10? Znaczy nie, nie minus 10, ja mam lekki astygmatyzm, tak mi powiedział okulista. I ogólnie to mam tak, że na jednym mam na tym mam minus 7, a na tym mam plus 6. Więc no, pan doktor właśnie powiedział, że lekki astygmatyzm. Tak? Idzie powoli? Bo on ma 220 koni w sumie. 16 idzie. A, czy tak normalnie? No. Tam pod górkę może bardziej się trochę pocić, ale tak to nie powinno być chyba jeszcze tragedia. Kurde, dobrze, tu stromych górek nie ma. Ale jak ty byrki co chwilę, co jak kostki sipy normalnie. No bo 220 lecą, no to. Ale to najmniejszy rozmiar? Nie, chyba są jeszcze tak, mniejsze to jest chyba akurat najmniejszy. No bo są 240 już na pewno. 180 są jeszcze. No. To jest ten średni rozmiar. No to czyli widzę, to było tak ustawione. No, spoko. Jak ja sobie przypomnę wczorajsze kurwa prasowania na usłudze, o, kurwa z górki jechał na hamulcu. Nic nie hamowało. Jak coś będę robił, to już ten, raz przy razie, nie? Nie wiem, co tam się... A, nie dojdzie do końca. A może musisz poczekać w takim razie, wiesz? Dawaj lajta, jak robisz pizzę? No, light z pizzy był spoko. W sensie to nawet nieźle wyszło. Ogólnie teraz, jak chodzi o pizzę, to znacznie lepiej wychodzi, nie? W sensie ciasto teraz robię sobie dzień przed, ono sobie fajnie rośnie, jest takie delikatne. A tam to było takie twarde, wiesz? Więc już teraz się nauczyłem trochę tą pizzę robić i... To teraz pierogi. No, w ogóle to taką, taką ciekawostkę, nie? Że zawsze jak jadę na chatę, to ja udaję, że w kuchni nic nie potrafię robić, wiesz? Coś tam mnie ktoś prosi, weź tam Kamil, nalej oleju na patelnię, nie? A ja mówię, to, który to jest olej? To jest to? Czy tamto? Ja powiem, że kurde, to zaraz będzie nie? Zbieranie benek na odcinku. Okej. Okay. Znaczy, no i tak mamy pół godzinki, nie? Więc ja też nie chcę to robić tego tasiemca 40-minutowego, nie? Czy no, ja wiem, tylko po prostu w oczekiwaniu na ten to... A, no w oczekiwaniu tak, na pokosik kolejny zwałowany, to... Znaczy, wiesz co, ja bym tam sobie właśnie podczepił na odcinku ze sprzedaży po prostu, nie? No. Bo nie ma sensu teraz tego zbierać i władować na gospie i potem znowu zbierać, nie? Tylko teraz z polem sobie to zbierał i sprzedawał. A najlepsza cena chyba jest w grudniu, no także... No to czekam. Już to podejrzewam właśnie. No i właśnie, kończąc ten temat, tak się śmieję, że nie potrafię rozróżnić octu od oleju, nie? I potem, dobra, już ty nic nie robię, ja zrobię, nie? A tutaj normalnie na chatubie, jak jestem sam, to wiecie, to trzeba ogarnąć, nie? Sam ja mogę to wszystko robić. Twitch się znudził? Wiesz co, Daniel, nie znudził mi się Twitch, tak najbardziej nie, po prostu nudzi mi się w ogóle streamowanie, tak w sensie takim, że potrzebuję trochę takie przerwy sobie zrobić i przekazuję sobie taki format robiąc streamy na Twitchu i na YouTubie, nie? Bo ostatnio YouTube bardzo fajnie zaczął coś tam iść, w sensie ostatnio, już parę miesięcy temu Twitch trochę też tam podupadł lekutko i mówię, patrzę, YouTube idzie spoko. No to mówię, skoro i Twitch i YouTube'a robię równolegle, bo staram się te filmy jak mieć te daily albo co dwa dni chociaż je wrzucać, to właśnie tak pomyślałem, że warto by było sobie tego YouTube'a zadbać i mówię, jak zadbać o Twitcha i YouTube'a jednocześnie, żeby nie zapominać o Twitchu, ale żeby YouTube bardziej był udostępniony niż wcześniej, tylko filmem raz na tydzień, czy tam rzadziej nawet jak kiedyś to było dawniej. I mówię, zacznę po prostu robić streamy i tu rano na Twitchu, robiąc oczywiście szpakowo, a na wieczór gameplay po prostu taki luźny, pogadać z widzami po całym dniu. I to jest, myślę, spoko format, bo i jedno idzie do przodu i drugie też, nie? Tak jest, to się nagrywa na YouTube'a, dokładnie tak. Dzisiaj wrzucam obornik na wsi, u mnie jeszcze jeden w pracy byłem i zrobiłem sobie 11 km na zegarku? Matko boska. Niebywałe. Chłop, Terminator. Zajdziesz się. Jakim ujem ty dwa streamy naraz robisz? Nie robię dwóch streamów naraz. Robię jeden stream rano, drugi robię wieczorem, czyli dzisiaj. Znaczy teraz, nie?
bo oczywiście nie mogę robić streama i tu jednocześnie, no bo takie mam, takie są warunki bycia partnerem na Twitchu, było blisko, było blisko. A to przepraszam serdecznie ogółem. Dobra, wiesz co, myślę, że do końca i się pożegnamy tam, nie? Akurat ty tam sam sobie dojedziesz, więc myślę, że... Dobra. 15 godzin jadę, więc tam mnie akurat chyba dogonisz. Jako tako. Jak podbiera go puszczę, to cię dogonię. No, ej, trochę tych kosztek tu będzie, kurczę jednak. Trochę będzie. Siema, pan Mafia Solec. Pewnie, że dwie platformy będą. Dzisiaj, znaczy teraz, tak, Daniel, dokładnie. Ale czasami jak wpadnę jakiś słowotok, to już daj spokój, nie? Dwie wszczepki myślisz będą? Ja myślę, że będzie więcej. Bo tam jest chyba... No, pytanie, ile na nią wchodzi. Ile wchodzi? 16 chyba, bo tam... Na tą długą tyle wchodzi? Aha, bo, czekaj, bo ty masz tą Arkusina jeszcze tak, tego. Tak, Arkusina, no. Ja myślałem, że ta platforma też jest na belki, tylko ona jest nie, pewnie nie, bez. Nie, ona jest bez. Ja tam wcześniej budowałem ją na belki, a teraz tam ta służy tylko do palet, nie? No, okej. Okay. Koniec teraz live? Nie, absolutnie, absolutnie. Koniec oczywiście odcinka, bo zaraz live będziemy dalej, nie? Ja tylko sobie jadę do końca, wiecie, i to zakończymy odcinek, nagrywanie. A potem przejdziemy sobie dalej do streama, dokończymy tą, tą pracę na streamie i zaczniemy zaraz nagrywać kolejny odcinek, przypomnę. Agro Adamek, witam serdecznie. Dobra. Więc tak się pożegnamy tutaj. Wy musisz pisać siemka, a ja to będę się żegnał z Dawidem powolutku. Chyba, co, pod górkę 10 na godzinę. O. Tak się pożegnamy. Dobra, Dawid, jak odcinek, tam sobie jedź i myślę, że wszystko zaraz będzie. No. O. Miniaturek już strzela, może jeszcze przy okazji. Dobra. Ludziska, dzięki za odcinek, fajnie, żeście byli. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z Osadzonego w Długach już niebawem, także trzymajcie się. No i cześć, pozdro, ze mną był oczywiście Dawid i widzowie. Cześć. Bye-bye.